Biały Dunajec to wieś rodzinna generała Andrzeja Galicy, twórcy Wojska Podhalańskiego i autora słów pieśni Kiejanicka wiedli do Lewoce. Stąd pochodziła znana szeroko w okresie międzywojennym muzyka rodzinna Parów, która w 1934 roku występowała na olimpiadzie w Berlinie. Prymowała w niej wraz ze swoim ojcem i dwoma braćmi Helena, żona poety Antoniego Zachemskiego, z którym działała w Związku Podhalan i Ruchu Narodowo-Wyzwoleńczym. Pisała wiersze i gawędy. Później grywały tu muzyki Jana Cudzicha-Duszy, Jana Sobańskiego i Jana Wilkusa. W latach 50. XX wieku słynna działaczka Zofia Solarzowa założyła tu państwowy zespół góralski, w którym udzielały się wielkie osobowości góralskiej kultury. Uwieczniła ich w książce Skalni ludzie. Tradycją dunajeckiego muzykowania kontynuuje dziś wiele rodów, m.in. Maciatów, Majerczyków, Walkoszów, Polaków i Trebuniów Tutków. Po blisko 50 latach Skalni ludzie spotkali się znowu, by razem zaśpiewać. To ci do się podoba.
Szywoń młotne wziął, ej, było jego sprawie, nikt więcej nie wiedział. Ej, było jego sprawa, nikt więcej nie wiedział. Te pierwsze początki grania mojego to tak wyglądały, że u mojego ojca Jaśka Tutki z Poronina zganiali się ludzie, choć ke muzykancio, to na Świętego Jona, na Zielone Święta, no i na takie różne, na Polewackie, na Wielkanoc. I robili muzyki, nie było innych rozrywek po wojnie, tak, i przed wojną. To jak łomocili, jak porobili jakie roboty, to się zganiali, dziewczyn tam chciały się wytącić. No i zganiali muzykancio, przyłodzili i growali. Przyłodził taki Jasiek Ustupski, Kłosycek z Ostryki, przy wodzie siedział przy Donajcu. Jasiek Stoch, Błahut, Pawłów, dobry premista, mój Stryk Stanisław. No i tata też umiał grać. Podobnemu. Wszyscy te muzykantów, wiecie, większa hurma. Braci jak starszych, to oni się tam uczyli troszeczkę, chytali od tych muzykantów wcześniej, bo byli 10-13 roku starsi ode mnie. I tak jak mi ta muzyka nagrała, to potem ten ucicki miałem w usach. Złotma, a tak, że na drugi dzień po takiej muzyce łapie, jak basy, to ktoś śpiewał, że coś grał na tych basach. Tata widział, że mam pojęcie, no to mi zrobił takie ósemki, jak miał 5 roków, w 47. No i potem naciągnął mi strunki i tak jak brzęcą na tych, bo na normalny, na duży gęślach nie dał rady dostać ręką. I tak pokazał mi paluskami, że tu, że tam, że tak, jednym, drugim trzeba ze gimnastykować paluski. To tak wrzęcał, a tak się potem troszeczkę sekundować, uczył potem z naprym troszkę nutkę. No zaś mi brat starszy Stasek pokazywał te nutki, Heniek się odnawiał, to już na drugi dzień po takiej muzyce. Też grał dobrze na tych łoptowkach, na tych gęsiołkach. Miał takie gęsiołki, to se tak kłonił nogę i ten Ucicki chytał. Pomaleczku, bo tak się już w tej muzyce tak zalubił, że nawet grował dużo. Brat mnie brał nawet, on sobie wieczorami po robocie, bo budował chałupy, wtedy budowali drewniane chałupy, był budorzem. To jak przyszedł z tej budarki, ścieszylki, no a potem też jak i sylportki, w zimie zaś nie było robót, to jak sylportki też się mu przykrzyło, to brał gęśle i do średniej izby tam mieli tych gęśli pełno, bromy z tymi ósemkami. Potem już w trzeciej klasie dostał na duży gęśla, który zbrzęcał śni. No to mi dawał po złotówce na bułki, co by no grać nimi. Tak się pomaleczku się wdawał. Thank you.
Prasa budaku marynie, w budzisku chodzę. Moja siedzi w połowie, a twoja na białce. Na Heniek brat, no to też mi dużo pokazał na tych basach, jak on dziecku, to mi pokazał porę nociczek, co by wiedział dużo. No i Jędrek do mnie grował, no on był basistą, ładny miał głos, śpiewał. No a tak, no to Syćka, stryki umieli grać na gęślach, moi cioteczni bracio, skupnie takie filasy. No i ładnie grował ten stryk Stasek, młodszy od taty o 10 lat. No był bardzo dobry muzykant, trenista, słynny. No i tak, jak już potem dorosnął, no to zaś potem słuchał zakopanych muzykantów, Obrochtów, Hotarskich i Zoryckiego, Warysowa, i dziadek z Bukowiny, i tak pojmał te nutki, że coraz więcej. Najczęściej był u Tutku, muszę powiedzieć, była izba taka, pes, tam mieli się taką izbę, no to te muzyki były, albo i u Franka Pawłowego, tak, dziś tam już nie ma śladu po tym, ale były prawie co miesiąc regularnie. No i rzeczywiście fajnie było na tych muzykach przy lampach naftowych, bo to tam nawet nie było elektryczności jeszcze wtedy za bardzo, ale wiecie, że jak tak było kameralnie, to było całkiem fajnie, wiecie, czasem nawet jak kogo pukli, jak się mówiło, co pytali, Mańcorze, Ignace. Patercorze tu. No i z Bulożami my dużo wesel ograli, bo oni po weselach. Stasek taki był jak niebusty, jak dowiedział się, że się w Tłozyni, to bo na piwo to, a potem no i ci pójdziemy grać, to nie. No to dobre. Już miał wesele. Chłopcy byli, ale się
A jak budowaliście chałupę i potem rozcka była, to zdarzyło się też ze granie jakieś i... O, baja, u Janiołka, kiedy my budowali, to Janiołek stary, on był dwa razy przed wojną w Ameryce. Trzeba zagrać, keście fajnie pobudowali. Ja go, my tu chłopy umią grać, ja tej zgodą. No, gęśle kiedy, nikt się nie obejrzał, ten już poleciał w basy, ładkwater tora i troje gęśli, już jest. Kiedy my chcieli grać, ja go tam przerącał się Jaśkowi Pawłowemu z Wińskiem, co by widział ze syćka umiemy na prym. Zbierało po jednej, po dwie. To my coraz więcej po tych grali, bo z początku tam nie umieli, no trzy polki, jako Płesice grał. Ale ten Lasok też jakiś, nie grał. Lasok pięknie grał, no. To po weselach, ale potem się bił za dużo. Co Józek Mostowy powiedział, że 9 bitek było na festynach. I to nie. Nie z każdej tak, gdzieś się trochę głównie to już leci do sądu, bo wracali tak, na drugim festynie, wracali. No trafiło się takie dziecko, że się chciało uczyć grać. To pozwolali ci raczej nie bardzo? Nie bardzo, to tak, co musiał swoim sposobem chodzić po muzykach, bo jak miał pojęcie, to słuchał, jak grają tego i w domu se próbował potem, jakie te gęsiołki mu zrobili. Jak miał na wsi. No to se sami próbowali robić. Nie bardzo chcieli pokazować. Nie bardzo, nie trzeba było w tej, kiedy grają na weselu podpatrzować, w tej, bo w duma to tak ci łodziaku głowy kręcał, bo albo inaczej zagrał, co by się dobrze nie nauczył. I tu jak w Koroninie był, to od ojca. Stryk się przywodził do nas zawsze w niedzielę z kościoła. A w falach to łatwater co żyje. I od mroziku to my zawsze psała się to. Pierwsze nasze basy han były w falach, to ty co na ciemu słabego. Takie grali u Tadegu na prelicjach tu to przy kośnie komra. Dwie muzyki napytali, Poronianów i Futrów. Ale przy Poruniach było więcej premistów, co się przeręcyła, a puter się nie chciał dać, to mu taki łokwat urósł na ręce. Bo jedni go dali, że puter pięknie grałem, a drugi za o nie, Poruniany. Pięknie.
gromy rozumnik, ale staro nie dała w izbie zakwicić i kwicić, za mimo zapraszam. U Kubika. To pójdźmy do Miedzucha. Mu to niesło, kiedy szczerym wyjść na miło kłotek, by do główka został. To bym potem wziął. To no bo myślę tam nie jedne gęśnie słodzę po tych bitkach, po tych różnych. No to dużo miał takich tak, jak nie, z opowitetów. To kłaćkę z dwoje gęśnie jedne robimy. Kontakt z Jadenką nastąpił już pod koniec jej życia, kiedy już po weselach nie grywała, kiedy była w domu, kiedy czuła się już mocno osamotniono i kiedy się trafiło takie młode dziewczę jak ja, to poświęciła mi sporo czasu i uwagi, kiedy Bartuś zaczął ją uczyć grać. Uwidział w niej ten talent. Dziadenka wse twierdziła, że on ją rzeczywiście uczył. Poświęcał jej trochę więcej czasu niż z któremukolwiek z innych muzykantów, na przykład z jej braci, którzy przecież te zgrywali. I Godo, z jakie Bartos zamierzał ją właśnie uczyć grać, to ją uprzedził, jak to z tymi muzykantami jest. I potem, kiedy ja zaczęła, kiedy mój tata zaprowadził mnie do niej, to ona mnie też uprzedziła. Pamiętaj, dziewce, ja ci tu opowiem, jak to z tymi muzykantami jest. Bo Godo Bartos wse Godo, ze 100 strzelców, 100 ryboków, a 100 muzykantów, to jest 300 dziadów, za przeproszę. No. Thank you.
Obecnie trudno wyobrazić sobie pasterkę w górach bez muzyki góralskiej. Granie kolęd przez kapelę jest nowszym zwyczajem. Powstają też nowe teksty pastorałek do tradycyjnych melodii. Obecnie coraz trudniej o tradycyjny przekaz rodzinny. Nauka muzyki góralskiej odbywa się coraz częściej w sposób zorganizowany. W Tatrzańskim Centrum Kultury zajęcia prowadzi Krzysztof Trebunia-Tutka, muzyk, multiinstrumentalista, gawędziarz, tancerz, śpiewak i pasjonat kultury Podhala. Wyrósł w kręgu góralskiej tradycji w rodzinie o kilkupokoleniowych tradycjach muzycznych. Od najmłodszych lat występował na scenie z zespołami góralskimi i kapelą rodzinną, zdobywając wiedzę poszerzoną o literaturę i opracowania etnograficzne. Laureat najważniejszych konkursów ogólnopolskich i Złotego Zbierkadła w konkursie instrumentalistów Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Posiada stopień instruktora pierwszej klasy w specjalności muzyka, śpiew i taniec podhalański oraz stopień nauczyciela dyplomowanego. Od wielu lat zajmuje się przekazywaniem swojej wiedzy nie tylko jako nauczyciel, ale również prowadząc wykłady i prelekcje dla wszystkich zainteresowanych kulturą góralską. W prezentowaniu kultury podhalańskiej wspomagają go wychowankowie z Tatrzańskiego Centrum Kultury i Sportu Jutrzenka w Zakopanem. Drugi palec ma być wysoko. Pamiętajcie, i na strunie E wysoko jest gis, i na strunie A jest cis wysoko, bo to jest w gamie góralskiej musi być. I gramy D, E na basach, a potem G, A. Dobrze? No jest teraz 3, 4. Wiedzieć grać, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa, coś na ten temat powiedzieć, coś na ten temat poukładać, powybierać. Tak. Ryan Preissel napisał słowa, nie? Tak. No, profesor. Tak. I teraz trzeba było do tego dobrać nuty. No to Władysław Zarecki wydobierał nuty. A tak. Żeby się to zgadzało z To było, to trzeba mieć i wiesz, no. To, no ale to... potem już tych muzykantów wtedy na Podhalu, tak, nie. Muzykantów nie było jak dziś. No nie było, no niestety. Chodzę w wsi, była tam jedna, dwie muzyki. Jak pojął do lasa, to zaczyń nie przyjechał. Resztę bracie futry był taki bez nogi, futrzy, no. Leśny. No to on miał go do chrapek, weźcie, podjedźcie tu i zostańcie przy dni, bo nie było. Wygrali. I zertki były, i kundziorz wziął i ukrocy. Jezus Mario, co to my się martwili, czy ojciec zginął. Oni se grali. A oni se grali. Thank you.
Bra, to ludzie grają tu walczaki, tu ten, tu stanik, tu, tu ci. A rano ze mną muzykę grają. Ja taki włosem mam, patrzę, stara suka. A tu se siedzą w kopie, ozgrzebli se kopie. Mój tata, Władek Brzega, Walider, Adam, Dole Żuchowicz, Dorycki. Zoryzita jeszcze nie pamiętam. Jasiek. Jon Bednosz. I oni się z weselo wracali. I nad raniem se ozgrzebli kopę, czepali se basy. No. To się ozwidnieło, dobrze, dzień biały, rano. Ludzie dzwonią z grałem. No, oni se grają spokojnie. Taki był świat. I wcale z tego powodu nikt ani nie zbiedniał, ani wielkiego biznesu. Nie. A dziś płynią jeden za drugim, jak opętani. I tak umrą i nie wiedzą o tym, że wymrą. A w trumnie kieszonek nie ma. A co babę na to w domu potem? No co babę? No i mama, Stasek był, no starszy Bolek. Co jeszcze jeden? Ale kliny, tak, te dziś klą? Kliny tam, kliny. No nie miałem wyjścia. Wejdzie go do Brącia, siedzie spokojnie, mamy czas, pogodomę tego, no jak to, no i taka była prawda, no. Ja się troszkę znos, po ojcu znos, ale czasy były inne. Świat zwariowany. Zwariowane to wszystko, na wesele. Każdy myśli, że zabierę ze sobą na drugi świat. No, to nie no, tu się to. Nie da. Nie, ale to ludzie inaczej to wszystko sobie wyobrażali. Podróż. Jak miał co zjeść, to jest dobre. To było dobrze. Zadowolony, szczęśliwy. To było tak nawet, nie pili gorzałki, bo i nie był, bo ich nie stać było. To no, muzykantom, było. Muzykantom dali troszkę, dali. A resztę piwo. No, no tak było. W wetce. No. W Ludowym w Kościelisku zorganizowano spotkanie muzykantów kilku pokoleń, aby przypomnieć tradycyjny sposób muzykowania i dać szansę młodzieży na obserwację gry starszych prymistów, sekundzistów i basistów. Thank you.
czasie takich spotkań muzykantów mogą wydarzyć się rzeczy niespodziewane. Władysław Trebunia-Tutka zagrał na skrzypcach Stanisława Chotarskiego. Thank you.
Thank you.